jesteśmy przedstawicieli koła myśliwskiego Żbik, koła, który już od kilku lat uczestniczy w naszej imprezie, prezentując swoje piękne i cenne okazy trofeów myśliwskich. Proszę Państwa, tak jak to już było dzisiaj powiedziane, mam nadzieję, że dzisiejsze święto będzie świętem lasu, że mile spędzimy to popołudnie. Będzie to okazja do tego, by zachować na cały rok wspomnienia o tym, jak piękny może być las, bo myślę, że na co dzień żyjąc w otoczeniu lasu nie zawsze to doceniamy. A taka okazja jak dziś jest właśnie po to, byśmy wszyscy docenili to, jak piękne walory przyrodnicze mamy tuż obok siebie. No cóż, myślę, że dzisiejszy jarmark można uznać za otwarty. Dziękuję bardzo. List do wójta z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Pan Andrzej Ćwirta, wójt gminy Wryki. Szanowny panie wójcie, pragnę serdecznie podziękować panu wójtowi za zaproszenie mnie na wyrykowski jarmark leśny. Z przykrością pragnę powiadomić, iż ze względu na obowiązki służbowe nie będę mógł uczestniczyć w tak ważnej dla miejscowej społeczności uroczystości. Dziękując za zaproszenie, życzę dalszych sukcesów w realizacji wszystkich zamierzeń i celów oraz wszelkiej pomyślności osobistej, a także wspaniałej zabawy. Podpisał. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai,
suki pebu, aj, na suki pebu, bywa! Klasycznie w tym roku, bo co roku był konkurs wiedzy i stwierdziłyśmy, że w tym roku wypadałoby troszkę zmienić formę. Dlatego też zorganizowałyśmy konkurs plastyczny pod tytułem Jakim grzybem chciałabyś bądź chciałbyś być? Konkurs będzie polegał na, będzie liczyła się kreatywność, ale konkurs będzie polegał na tym, aby nasi młodzi uczestnicy narysowali siebie jako wybranego przez siebie grzyba, z którym najbardziej się identyfikują, czy to pod względem cech, czy to pod względem wyglądu, czy to pod względem smaku. Dlatego też na tym będzie polegał nasz konkurs. To widać, słychać i czuć. Gdzie ten Wojtek jest? Ktoś miał tutaj te kurkę widelce. Rozdawaj widelce. W Polsce. Tych sów mamy ponad 50 tysięcy par. Państwo nie wstydźcie się, podejdźcie bliżej, bo będą sowy wielkości szpaka malusieńkie. Co jedzą sowy? Myszy! Myszy. A oprócz myszy? Szczury. Myszy, szczury. A krety jedzą? A norniki? Bardzo dobrze. Słuchajcie, najlepszy sposób, żeby pozbyć się kretów z podwórka albo norników, które nam odwracają trawnik na drugą stronę, to jest powieszenie odpowiedniej budki dla puszczyka. A widzieliście gdzieś puszczyka? To ja wam powiem taką ciekawą rzecz. Gdzie się gnieżdżą puszczyki? Budują gniazda sowy czy nie budują?
Otóż nie, sowy nie budują gniazd. Sowy zajmują albo gniazda innych ptaków, albo zajmują... O, myślałem, że mi się skończyło coś. Panowie, się nie bawcie, proszę bardzo. Ptaka zobaczyli, już się bawią. Puszczyk. Puszczyk jest wszędzie, tak naprawdę wszędzie. Może się gnieździć nawet w kominie. Jeżeli ktoś nie używa przez dłuższy czas komina, to nieważne, czy jest to komin wentylacyjny, czy ciały w marcu, pod koniec marca i nie ma jeszcze gryzoni na śniegu, prawda? Tylko są pod śniegiem, więc nie mogą ich znaleźć. Bociany niestety są strasznymi szkodnikami. Może nie mówię teraz o puszczyku, ale powiem wam ciekawostkę o bocianie. Wiecie, co je bocian i jak karmi swoje młode najczęściej? Ja bardzo proszę o wyłączenie tych świateł, jeżeli można. On ma głowę wielkości tak mandarynki, a tu wygląda, jakby było pół arbuza, prawda? To wszystko są pióra. A jak myślicie, czy jak jest bardzo gorąco, plus 30 stopni, ale nie świeci słońce, to jemu jest gorąco, czy nie? Nie, bo on jest zbudowany jak termos. Jeżeli słońce go nie praży, to te pióra z jednej strony chronią przed zimnem, a z drugiej strony chronią przed upałem. To jest termos. No dobra, to już prawie wszystko wiemy o puszczyku czarnym. Wiemy, że jest ich bardzo mało w Polsce, ale są bardzo niedaleko was. Nie powiem wam gdzie, ponieważ jest to ptaki mają... No właśnie, a dlaczego się baliśmy, dlaczego nasze babcie opowiadały, że w starym kościele albo w starej stodole, albo na cmentarzu? Proszę państwa, podkład horrorów to nie jest takie piękne hukanie puszczyka, tylko to są przeraźliwe wycia i głosy właśnie tej najpiękniejszej sowy. My się różnie zalecamy, prawda? Panowie, jakbyście tak wyli, to raczej nie dałoby się nic upolować. Dziupli. Samice nie przychodzą na... To taka pójdźka sobie tam mieszka, ale przylatuje do tej dziupli coś większego i zaczyna stukać, chce wejść i ją wyrzucić z dziupli. Co robi ta pójdźka? Szczeka. Słyszeliście szczekającą pójdźkę? To poczekajcie, jak się na was wkurzy, to zacznie szczekać i robić przysiady. Słuchajcie, pójdźka, żeby wystraszyć przeciwnika, zaczyna robić przysiady. Robi się dwa razy wyższa. Robi się dwa razy wyższa i zaczyna szczekać. To jest jej metoda na obronę. Masz ptaka? Ale jak sprawdzić? Ale takiego dużego? Proszę mi odpowiadać, wie pani, to jest taka ankieta przed pracą, każdy odpowiada. CV pani nie pisze, więc... Mogę. A gdzie jest chłopak? Porównamy rozmiary. Zapraszam pana. Żartowałem. Dobra. To jest Mietek. Pani jest przed ślubem czy po ślubie? Tak. A długo z narzeczonym? Długo. No to dobrze, to będzie łatwiej. Dobra, ja na razie nic nie mówię. Proszę państwa, to jest Mietek. Co ty, pani sobie stoi, pani jest gwiazdą, może pani machać, tańczyć. Na razie, wie pani, rękawica i nic. Ja wam pokażę Mietka. Co to jest? Sokół, jastrząb, jak myślicie? Orzeł? Jastrząb. Jastrząb Harisa. A dokładnie tak naprawdę to jest orzeł... orzeł, co ja gadam. Wilk w piórach. Jedyny ptak drapieżny. Dzieciaki, 3 metry ode mnie, z jednej i z drugiej strony. Mówię teraz poważnie. To jest ptak, który jest dopiero od 2 tygodni u mnie. I latał wczoraj pierwszy raz. Dzieciaki, jeszcze 3 kroki do tyłu. Mówię poważnie. A ja też? Wszyscy. Jastrząb Harisa, czyli wilk w piórach. Jak to działa? Proszę państwa, jedyny ptak drapieżny, który przywiązuje się do człowieka i jedyny, który poluje w stadzie. I jedyny, który chce upolować asystentkę. Dlaczego tej asystentce kazano się tak ubrać, wam nie powiem. Zaraz sami zobaczycie. Jeszcze nie wie, ale proszę państwa, ja mam jednego takiego jastrzębia, który potrafi dziobem rozpiąć biustonosz. Ale nie więcej, żeby miał nie więcej niż 3 zapinki. Dobrze jest, tak? Dobrze. 2 damy radę. Wszyscy się cieszą, dzieci się odwrócą. Panowie bliżej do pierwszego rzędu. Proszę państwa, do czego się używa Harisy? Najfajniejsze ptaki. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj sobie latał pierwszy raz i już był gwiazdą. Dzisiaj nie wiadomo, czy będzie gwiazdą, czy gwiazdorem, czy całkiem ucieknie. No ale to sprawdzimy. Ptak, z którym można polować na wszystko. Ptak, który się nadaje do płoszeń, ptak, który się nadaje super do edukacji. I ptak, którego dosyć ciężko zgubić. Dlaczego mówię zgubić? Proszę państwa, jak myślicie, czy takie ptaki są łapane gdzieś w naturze i później je sokolnicy trzymają? Nie. Nie, niestety. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Ja najpierw tu wykład, pani tam tańczy spokojnie, na drugim planie, ale kamera jest. Proszę panią łapać z tyłu, tam, dobra. Z ptakiem. Proszę państwa, wszystkie ptaki, które tu oglądaliście, pochodzą z hodowli zamkniętych. Wszystkie ptaki zostały urodzone w niewoli i te ptaki muszą mieć odpowiednie dokumenty, żeby je przetrzymywać. Nie wiem, czy u was jest... Są tu jacyś hodowcy gołębi? Ręka w górę. Ja mam pocztowe. Masz pocztowe. I pan ma, tak? Lubi pani kurczaki. Ale takie młode, jednodniowe, żółciutkie. Bo dostanie pani takiego trupa, znaczy utko z niego i pani będzie Mietka do niego wołać. Znaczy musi pani... Zobaczcie, pierwszy test na sokolnika to jest to, że pani będzie musiała z małego żółtego kurczaczka wyrwać nogę. Jak nie? Jest pani asystentką? Musi pani. Ja mogę. Nie wyrwie pani to skrzydełko. Albo głowę. Dobra, nie to nie.
Na początek, dobra, ja odkładam mikrofon i daję pani potrzymać ptaka. Pani musi tak nabrać powietrza i nie oddychać przez chwilę, żeby się nie ruszać, bo jak ktoś się rusza, to wie pani, gdzie się kobieta rusza najbardziej. Głęboko proszę oddechnąć, jeszcze raz. Dobra. No i jak się pani czuje z dużym ptakiem? Śmiało wszystkim, proszę powiedzieć. To dobrze, Leciutki, ale długi. Długi raczej, tak? Pan słyszy? Dobrze się pani czuje, tak? To podejdzie pani tam do państwa z tymi aparatami, tylko powoli. Powoli, bo z moim ptakiem trzeba delikatnie. Powolutku. I noga przed nogą, jak modelka. Widzicie państwo? Dobra, i teraz, trzymając jego na ręku, musi pani zdjąć jednego buta. Ja, ale proszę się nie śmiać, nie, mówię poważnie teraz. Musi pani zdjąć buty, bo pani krzywo chodzi, no jest za wysoko. Tak, naprawdę, chodź Mieciu do mnie. Ja go ściągnę, chodź Mieciu, hop. Proszę trzymać, on chce przyleć tam, chodź Mieczysław. Mam nadzieję, że przyleci. Reklamówka pusta i co? No. Dobra. Pani zdejmuje buciki szybciutko i rzuci za siebie tam trochę, tylko nie w głowę. Proszę rzuci, no rzuci, no pani nikt nie zabierze, spokojnie. Dobra, wiecie po co pani zdjęła buty? Żeby sprawdzić, czy jest wystarczająco posłuszna. Nie trzeba pozdejmować, ale żeby była przewidywalna. Jak się kobieta zaczyna rozbierać to od butów, no to co? Wiadomo, że za szybko nie ucieknie. Dobra, ja dam pani teraz ten kawałek kurczaka, dobra? Wyrwie se pani. Tak, ale po cichu, żeby on nie widział. Samą nogę, no patrzy, patrzy, no bo on wie. Ale proszę, musi pani tak go wyrwać, żeby on go nie widział. Nie może, bo on się daje już więcej lepsze. Trzyma pani tą nogę. Trzyma pani, ciągnie pani. Schowa pani ją, schowa pani ją. Toż pani lubi kurczaki. Dobra, biegnie pani tam szybko w połowę drogi do namiotów, ręka w górze i woła pani jak ukochanego przed ślubem. Czule, szybko, głośno, ręka w górę i woła pani. Mieciu, głośniej. Głośniej, no. Jak mikrofon, głośno, Mieciu. Kochanie. Ale dzieciaki, cichutko. No, woła pani. Mieciu! Tak, Mieciu się odwrócił. Jakby pani tak swojego czule wołała Mieciu, to wie pani, jakby przyleciał. Dobra. Klepnie się pani drugą ręką w tamtą rękę i powie Mieciu, chodź kochanie. Klepnie się pani, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Teraz. W rękawice, w rękawice. Ręka w górze. Mało czuła jest pani, widać, że jeszcze przed ślubem jeszcze chyba nic nie chce. Chodźmy, chodźmy. Od męża. Podejdzie pani do niego i tak, Mieciu, kochanie, chodź. Ale głośno, że jest słyszę. I smoczek, buziaczka. Brawo! Brawo dla pani, pierwszy kurs sokolniczki jest zaliczony. Z wielkimi bólami, ale jest, dobra. Proszę 3 metry od niego, albo 4, nie bliżej. Dobra, podniesie pani ptaka do góry, pokaże pani wszystkim, że pani umie trzymać już. Drapieżny, co? Fajnie. Dobra, idzie pani dalej pod cenami. Z nim teraz w górze. Śmiało, my sobie poradzimy, my panią obgadamy na pewno. Na bosach, patrzcie jak chodzi kobieta na bosach, od razu prościej. A tak się kiwała. Dobra, jeszcze 5 kroków. Raz, 2, 3, że stop. Dobra. Proszę państwa, i co teraz zrobi Mietek? Na, jak tak stoi, to zrobi na tą panią kupę, ma 2 metry zasięgu. O, teraz uśmiech. Gdzie jak szybko? Dobra, ja odłożę mikrofon, bo mnie przysłał, może więc... Albo stań tutaj może sobie. Zaznaczam, że Mieciu jest dopiero u mnie od 2 tygodni, to jest świeżo układany ptak. I teraz zobaczycie, jak wygląda jastrząb szybko lecący nad głowami. Proszę, nie krzyczeć i nie machać rękami. Hej! Brawo! Ale takie oczy, że normalnie szok. Ja zostawię Mietka. Proszę się nie bać, on siądzie wam na głowie albo na ramieniu. A jak wypije butelki, co? Panie, nic nie podchodzi, on nie pije. Tak niewielbłąd on pić nie musi. Nie podchodzimy. Nie podchodzimy, zostańcie. Mieciu z wami posiedzi, bo...
Chcecie mi dać mieszka zostawić, kto ma czapkę i jest blisko mnie. Znaje pan w tym kapelu. Będzie pan moim super siedziskiem. Wchodzi pan na to, na ławkę. Jak pan ma na imię? Pan Mirosław. Też ma pan dużego ptaka, co? Ale pan nie pokazuje. Pan Mirosław z dużym ptakiem. Trzyma pan mocno. Dobrze. Ja mam teraz takie fajne siedzisko, bo wyższe. Uwaga! Pan Mirosław z dużym ptakiem. Pan się obróci, zaprezentuje mnie pta. Dziękuję panu serdecznie. Burmistrz zwraca za kapelusz, to na rynku pan. Nie, ja chłopakom ptaka nie daję. Teraz, jak Pietek latał wczoraj dopiero, ale to widzicie, co można zrobić z ptakiem w 2 tygodnie. Idzie pani. Co? Spokojnie, proszę. Pani prowadzi ptaszka gdzieś tam. Wiecie państwo, harisy są przez ratników trzymane zamiast psów. Są świetne ptaki, które się nie gubią i na podwórku, jak ma swoją wolierę, to można z nim super pracować. Dobra, stop, królowo. Ława, asystentka się nie sprawia, więc... Hej! Gdzie Wojtek nagrywa? Nie wiem. Pięć łap! Każda dobra, dobrze wykonana czynność musi być nagrodzona. Jak jest wykonana źle, zapominamy o niej i ignorujemy zwierzaka. Ja bardzo bym prosił nie strzelać przez chwilę, dobrze? Mówię poważnie. Hej! Dobra, gdzie jest ta moja gwiazda asystentka? Zapraszam po nóżkę z kurczaka. Dobra, i wołamy. Chyba jest była cisza kompletna i trzymamy kciuki za tą gwiazdę. Pięciu! Mówiłem, że kobiety to czule muszą. Pięciu! Skoncentruje się pani. No gdzie się pani siedzi? Kompletnie. Hej! No i teraz tak czule, na kolanko Mieciu, kochanie, do mnie. Mieciu, kochanie, chodź! Mieciu! Kolanko, dlaczego? Mieciu, chodź Mieciu! Musi pani przyklęknąć, no jak przed Mieciu? Mieciu, chodź! Nie, to leci tak! Nie powiesz, że to mogę! Mieciu! Mieciu! Brawo dla pani i dla Mietka! Proszę państwa, pani taka, nie ma pani za dużo takich tych, ale będzie pani wyglądała jak Bruce Lee. Chłopakowi się na pewno spodoba, on lubi teraz twarde dziewczyny, wszyscy lubią. Dobra, próbujemy. Musi pani wziąć teraz całego kurczaka i urwać mu głowę.
Da pani radę. Prawda, że da? Pan burmistrz, pan wójt mówi, że da, no to... Jak pani może nie dać? Proszę państwa, to pani chce mu dać nogę, nie chce głowy urwać kurczakowi, swoją nogę mu oferuje. Proszę państwa. Proszę państwa, podobno zginął but tej pani. Kto zginął but, niech odda, bo inaczej ptak nie wróci. Żartownisie, oddać but pani. Już podobno sprzedali. Dobra, uwaga, próbujemy. Czesiu. Czesiu, grzecznie. Czesiu, kochanie, skarbie, chodź do mnie, mam nóżkę. Powtórzę pani. Czesiu, kochanie, skarbie, mam nóżkę, a nawet dwie. Dobra. O! Jak jest jakiś kleryk... Jak jest jakiś kleryk albo ksiądz, to bardzo proszę trzymać kciuki, ja się naprawdę boję. Nie ma? Ja zadzwonię do brata, mam brata księdza, chociaż nie wyglądam. Uważnie, doktorat zrobił, ale pewnie też nie pomoże. Dobra, wszyscy skoncentrowani, dzieci tam trzymajcie się za głowy, zakryjcie oczy, woła pani. Pan tam z tyłu to odejdzie, pan ma wąsy, pan jak kurczak wygląda, jak pan tak rusza nimi. Naprawdę. Trochę na... Nie, no niech pan poważnie mówi, niech pan się nie śmieje, bo to moje myszy też mają takie, mam długowłosy. Nie no, kurde, ja się boję. Dobra. Cisza kompletna. Czesiu, Czesiu, Czesiulek, Czesiuniu. Czesiu mówi, tak, tak, mów do mnie czule. Cała gmina na panią patrzy, skoncentruje się pani. Dołoży pani tej czułości, bo naprawdę, no ja nie wiem, co to za kobieta, no. Wszyscy tłumaczą, wszyscy czekają, Czesiu, Czesiu, Czesiu. Wie pani, co lubią najbardziej? Czy jest tu jakiś Czesiu? Czesiu, proszę podnieść rękę, jak jesteś. Jest Czesiu, czy nie ma? Pan jest Czesiu? Brawo, panie Czesławie, ja panu dam tą rękawicę, on na pewno przyleci. A pan Czesiu lubi piwo? On też lubi piwo. Proszę pani, Czesiu, chodź na piwo. Brawo, Czesław do Czesława zawsze. Gratulacje i brawa dla pana. Pani to tylko jako siedzisko dzisiaj pracuje. Dobra, wszystkie Cześki to fajne chłopaki i mają duże ptaki. Teraz spróbujemy, czy on do mnie wróci. Uwaga, odłożę mikrofon, dobra, bo będzie atakował głośnik. Matko Boska. Czesław, wyluzuj. Wszyscy trzymacie kciuki? Mieliście być cicho, prawda? Nie mogę. Uwaga! Panie się nie boję. Ja cię kręcę. Mam dwie później łapy. Też łapy? Ha! Jasne, pomadą se kuperki. Takie nogi, to może to zlecie. Odda mi pani ptaka. Cześć, łap! Nie, tam na gołębie patrz. Cześć, łap! Chodź. Zimno. Ej, co ja mam teraz zrobić? Czesiu lata tylko w tamtą stronę, co nie pamiętam. On musi mieć Czesława w tle. Czesiu, hop! Czesiu, chować! Pani nie rusza tym ptakiem przy ludziach. Czesiu, hop! Hej! Dobra, co zrobić, jak ptak nie chce przylecieć? Wiem, że niedziela to nie trudno. Jak jest rano, dojdziemy do kościoła, po mszy zwykle przylatuje. Po południu mamy wieczorną, prawda? Więc jeszcze jest szansa. Ale, tak jak mówiłem, każdy ptak jest puszczany z nadajnikiem telemetrycznym, a poza tym, jak słyszycie, ma dzwonek. Po co ma dzwonek przy nodze? Tak, bo jeżeli mamy liście na drzewach, a ptak sobie usiądzie gdzieś bardzo wysoko, to telemetria nam powie, gdzie on jest, ale nie będziemy go widzieli, więc jak on nas słyszy, to rusza nogami, rusza ogonem i wtedy go słyszy, może łatwiej to mają. Dobra, Czesław, on jest przystoju. Dobra, teraz ja muszę czule, tak? Czesiu, chodź! Czesiu, kochanie, narzędzia. Cicho. Widzicie, jak to działa? Ja się widzę, że lubię pokazać. Dobra. Robimy jeszcze jeden szybki przelot. Mam nadzieję, że nie ostatni. A spróbuję pani Czesia zawołać na pustą rękawicę. Znaczy, zgadzę, że on jest złożony do lepszych pokazań. Fajnie, trochę się rozsunęło. W prospekcie. Dobra, inny raz. Dobrze, Czesia wołamy na pustą rękawicę. Przyleci czy nie przyleci na pustą? Oni tu nic nie sprzedają. Czesiu! Czesiu, chodź! I teraz mamy puentę.
Jak kobieta woła i nie ma nic w ręku, ani nic do zaoferowania, to gdzie leci facet? Na bok! Pamiętajcie, na bok! Proszę Państwa, ja po prostu kończę. No, Czesław, chodź, chodź! Chodź, załatwia ma. Czesiu, lek. Właśnie, teraz ja muszę klęknąć. Cześć, kochanie! Zobaczcie, jak na kochanie reaguje. Chodź, hoppa! Chodź! Hop! Inaczej zrobimy. Pani jest taka, że on już panią polubił. Proszę przodem do ptaka, gdzie tyłem? Od razu tyłem, zobacz. A nie rusza się pani. Jakby się pani nie ruszała, jeszcze raz frontem do szefa. Nie, 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 one dostały takie same jedzenie. I o jeden i drugi może latać na pustą rękawicę. A tego muszę ściągać na pełno. Czemu? No chodź, proszę cię, nie rób ze mnie. Chodź. Kurczaczek. Pomagam pani. Wieciu. Pomagam mu pani cię, no ręką. Dobra. Widzicie? Wystarczyło do niego pomachać. Czary mary. Proszę państwa, tak naprawdę... Rysujemy sobie tą wadę. I w tej wadze powinien latać, prawda? Ale żeby nie było tak łatwo. Im jest cieplej, tym waga musi być niższa. Im jest zimniej, tym musi być wyższa. A takiego ptaka głodówką bardzo łatwo zabić. Wystarczy nie nakarmić go przez 2 albo 3 dni i może zejść, po prostu umrzeć na cukrzycę. Przy niskiej kondycji, więc nie polecam łapania ptaków i eksperymentowania na dzikich ptakach.
Dziecko. Jestem miła, sympatyczna. Wszyscy mnie tu myślimy, że znają. Udzielam się społecznie w Wyrkach. Ja należę do gospodyń, tutaj Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich. W szkole, wszędzie staram się dawać dobry przykład i reprezentować naszą gminę. Mam nadzieję, że będziecie na mnie głosować. Od razu z góry dziękuję. I wszystkich pozdrawiam. Miłej zabawy. Strażacie, w środku tego parku. Wojtek? Wojtek trochę. Nie zdąży. Zapory i dopłaty. Dobra. Wojtek, stój, rozdawaj tak. A tego? Kasia, coś. Ja proszę. Kasia Kowalska. Jeszcze ciepło. Gdzie ten Wojtek jest? Ktoś miał tutaj tę kurkę widelce. Rozdawaj widelce. Witam, nazywam się Daria Pilarska, mieszkam w Zachajkach, mam 19 lat, jestem studentką trzeciego roku matematyki. No, co zresztą mnie interesuje. Proszę bardzo o głos na mnie. Dzień dobry, dziękuję. Nazywam się Patrycja Bagła i mieszkam w Wyrykach od urodzenia. Obecnie nie pracuję, skończyłam szkołę, mam 21 lat, także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim kandydatkom. Myślę, że musimy dać dla jury chwilę namysłu. Oni się zastanowią i zaraz dowiemy się, która z pań... Natomiast nam przypadł w udziale ten zaszczyt, ale i powinność, żeby wybrać mistrz, wicemistrz i drugą wicemistrz. Po burzliwych naradach jury tutaj w obecnym składzie postanowiło, że mistrz gminy we Wyryki roku 2012 będzie pani Daria Pilarska. Proszę państwa, mistrz gminy Wyryki, pani Daria Pilarska. Proszę na brawa. Tak, trwa dekoracja. W tej chwili wójt dekoruje drugą wicemistrz gminy Wyryki, panią Patrycję Bagłaj. Ale proszę państwa, to jeszcze nie wszystko. W tej chwili pani dostaną prezenty, tak jak zapowiadaliśmy. Proszę państwa, gratulujemy i przypomnę jeszcze, że mistrz gminy Wyryki została pani Daria Pilarska. Brawo! Dziękuję.
Lewe i prawe do góry, Rowski klaszczą! No tak, moi drodzy, o to chodzi, o to chodzi. Kochani, tam z tyłu czekamy na was. Chcemy zobaczyć, jak całe wyryki imprezują, jak się mamy, bo jeszcze tego nie widzieliśmy nigdy. Ręce do góry, podnosimy! Jesteś przy mnie świat, dopiero pierwszy Boży. To też tak się nie zna miłością, niech tobie się chwać, tylko ty i ja. A skąd do nas przybyłem? A to niedaleko, to z Kolonii. A z Kolonii? A to ty na wakacjach jeszcze? No, rozumiem. No, lubię, ja z Kolonii. Posłuchaj na pana, to i wygląd, i kasa. To ani wygląd, ani kasa. Także zróbmy na ty. Dobra, ty Krzysiu, ja łysy, żebyśmy się zrozumieli. Krzysiu, na Kolonii jesteś, tak? Tak. Fajne wakacje? Zajebiste. Pamiętaj, jak będziesz chciał takie słowo mówić, to powiesz z i potem pi. Dobra, okej? Okay. No to... Dobra, poczekaj, spokojnie. Czuł się, jakbyś był w telewizji, bo tu tyle ludzi, zobacz, jak nagrywa. Jutro na YouTube będziesz. Będziesz gwiazdą internetu. Nie no, żartuję. Posłuchaj, Krzysiu, przyszedłeś czy przyjechałeś? Zastanów się, dam ci parę sekund. Jeszcze raz zadam ci pytanie. Poczekaj, zastanów się, ja ci zadaję. Przyszedłeś czy przyjechałeś? Cię stosuje, chłopie. Czekajcie. Odpowie na pewno. Nie wiem, czy dobrze. Przyjechałeś czy przyszedłeś? Przyjechałeś przyjechałeś? Dobra. No. Posłuchaj. Ponieważ przyleciałeś, to piloci nie piją. No i wszystko jest okej. I teraz słuchaj, mam do ciebie ogromną prośbę. Za chwilę zasuwasz na dół i robisz nam ogromnego tutaj węża na placu. Da radę? Da radę. Zastanów się jeszcze raz, da radę? Da radę. A ja ci stawiam, nie powiedz. Cicho. Wykasujcie się, dobra? O piwie mówię, żeby nie było. Krzysiu, zasuwaj na dół. Szybciutko. Dobrze? Dzięki. Nie ma, poczekaj, jak tego. To potem podziękujesz. No. To co? Wielkie brawa dla Krzysia!